można uzyskać za pomocą dodatkowych narzędzi. Miłoszu, ponieważ napisałeś swój wstępniak w pierwszej osobie, to pozwolę ci, żebyś się samodzielnie przedstawił. Nie musisz tego czytać. Możesz powiedzieć bez czytania, możesz przeczytać. Z pamięcią. Dobra. Mogę cię spytać z tego, czy pamiętasz. Tylko próbuję zrobić zdjęcie. Raczej nie. Nie regulować za głosu. Słuchasz mnie dobrze wszędzie? Słychać. Witam wszystkich na swojej projekcji dzisiejszej. Nazywam się Miłosz Burzeński. Jestem w spółce Stuk od Pikseli. Jestem webdev pikselkiem, czyli jestem osobą odpowiedzialną za kodowanie. Jedną z co najmniej dwóch osób. Co o mnie? Mam 14-letnie doświadczenie w branży informatycznej, czyli już spędziłem przy komputerze w celach zarobkowych już ponad połowę swojego życia. Jest to moja pasja, jest to moje życie. Nie robię praktycznie nic innego w czasie pracy. Po godzinach pracy rozwijam też swoje własne projekty, staram się je rozwijać. Spędzam czas na kodowaniu i optymalizacji. Życia, kodu, wszystkich możliwych aspektów. Pozwolicie, że będę siedział, ponieważ będę też dzisiaj troszkę kodował na żywo. Opowiem wam o optymalizacji kodu i o tym, jak robić dobry kod i robić to szybko. Każdy by chciał na pewno szybko zarabiać jak największą ilość pieniędzy, więc myślę, że każdemu troszkę się to przyda. Na początku, czy są nam... Ile osób jest na sali, które w ogóle nie kodują? O, super. Bardzo się cieszę, że większa część widowni zrozumie, albo chociaż będzie próbowała zrozumieć mnie, o czym mówię. Jak to mówi moja mama, jak ja zaczynam opowiadać o kodowaniu, to zaczynam przeklinać. Nic nie rozumiem z tego, co mówię. Optymalizacja kodu. Jak myślicie, z czym może się wiązać optymalizacja kodu? Skracaniem linijek. Też. Budowaniem modułów. Z upraszczaniem zapytań. Też, tak. Przyspieszaniem czasu wykonywania. Też. Czytelność. Większą kasą za projekt? Też. Oczyszczanie istniejącego kodu. Też. Przede wszystkim, tak jak już padło to na sali, chodzi o to, żeby ten kod był czytelny, szybki i zoptymalizowany. W moim przekonaniu szybki i zoptymalizowany nie zawsze oznacza to samo. Chodzi przede wszystkim o to, że korzystamy w naszej dzisiejszej pracy korzystamy z HTML-a, z CSS-a, z jQuery, przede wszystkim z PHP, jak to jeśli chodzi o Joomla. I zoptymalizowany i szybki nie zawsze oznacza to samo w przypadku PHP i nie zawsze oznacza to samo w przypadku HTML-a. Jak myślicie, co oznacza, że kod jest dobry? Jeśli drugi programista, który wejdzie do tego kodu, będzie w stanie go jakoś prosto, szybko zrozumieć. Tak. A co sprawia, że dobrze zrozumiemy kod, który napisał inny programista? Komentarze opisy? Też. Czytelność. Estetyka pisania kodu też. A co rozumiesz przez estetykę pisania kodu? W sensie wcięcia odpowiednie... Struktura, podzielenie na klasy i pewne inne. Komentarze. Tak. Super. Tak zwana enkapsulacja, czyli tworzymy kod składający się z małych funkcji, które później się składają. Tak, trochę wybiegając. Jak myślicie, co daje nam enkapsulacja kodu? Czyli tworzenie małych, prostych funkcji i łączenia ich w całość. No, możemy się pozbyć znacznej części komentarzy, które są wymagane w przypadku większych funkcji. Też, ale nie jest to najważniejsze. No i możemy biurokrację. Tak, to jest bardzo ważna rzecz. Szybciejsze też właśnie. Przede wszystkim kod prosty, czyli na przykład pętla for w PHP wykona się szybciej niż skomplikowane wywołanie metody z klasy jakiejś tam, która robi dokładnie to samo. Czyli jakby
Trzeba starać się w swojej pracy kod rozkładać na jak najmniejsze czynniki pierwsze, żeby nie popaść z naparu programistów, którzy popadli na chorobę, która polega na tym, że nieważne gdzie, nieważne po co, zawsze używają na przykład Zenda. Zend to jest taki framework PHP, który generalnie może wszystko, tylko pytanie po co. Dobrze. Opowiedzieliśmy sobie, czym jest optymalizacja pisania kodu, a teraz spróbujmy sobie odpowiedzieć na pytanie, czym jest optymalizacja tej strony wynikowej, która pojawia nam się na ekranie jak końcowemu użytkownikowi. Czy na przykład po podejrzeniu sobie źródła tej strony. Co jest sens, HTML i zdjęcia. Wiem, że zdjęcia. Zgarowanie i rozszerzenie to wszystko by było w porządku. Tak, co jeszcze? Czasu. Tak. Ilość wykonywanego kodu po stronie serwera i po stronie użytkownika. Tak. Co jeszcze? Też. No i ile użytkownik będzie musiał zrobić, żeby wykonywać jakieś czynności? Nie, po prostu jakby... nie padła jedna rzecz na przykład tutaj na... Słucham? Też. Zgodność ze standardami. Zgadza się. Nie padła na przykład na sali kwestia związana z nagłówkami. H1 do H6. To SEO, ale dostępność, tak. Oczywistość nieoczywista tak naprawdę z tym SEO, bo pewne standardy należy zachować niezależnie od tego, czy stronę pozycjonujemy aktywnie, czy nie. Oczywiście temat pozycjonowania i optymalizacji pod pozycjonowanie mógł być drugą, kolejną prezentacją, ale tak jak na przykład wspomnieliście, czas ładowania strony jest bardzo istotną rzeczą. A propos tego SEO, jak słyszę też nagłówki H1 i H6, ja w ogóle nie mam w głowie SEO, bo kilku miesięcy pracowaliśmy w fundacji, w pewnym wie, nad dostępnością do całej bazowej. To jest jedno z wytycznych. Ona nie ma nic wspólnego z SEO. To ma bardzo dużo wspólnego z szybkim ekranowym i poruszaniem się po samej strukturze i to jest... Tam nie ma ani pół zdania, ani słowa o SEO, więc jakby ta zależność niekoniecznie, chociaż słusznie zresztą, przyjmowana jest jako H1, to już będziemy gdzieś tam w top 10, tak? Natomiast tutaj dla mnie nie ma to znaczenia. Znaczy ja też teraz staram się, nawet jeśli to nie musi być CAG 2.0, zachowywać ten standard, żeby ułatwiać innym czytanie tej strony. A przede wszystkim tym, którzy nie są pełnosprawni tak naprawdę, bo nam jest wszystko jedno, czy to jest H3 powiększone do H1, czy nie. My widzimy ten efekt już na ekranie. Natomiast osoby, które nie mają takiej możliwości, po prostu mają to utrudnione. Dla nich ta różnica jest ogromna. Zgadza się. Opisywanie obrazków. Tak samo również czytniki. Czytniki mogą nie pokazać obrazka, ale dobrze, żeby osoba niewidoma na przykład wiedziała, co jest na tym obrazku, prawda? Więc atrybut alt. Tak samo z linkami. To wszystko składa się na zoptymalizowaną stronę internetową. Później pokażę Wam, co jeszcze się na to składa. Który wariant wybieracie? Łatwo i szybko, czy trudno i wolno? Zależy od budżetu. Łatwo i szybko. To się uczy dobrze. Znaczy, jeśli znakiem równości jest efekt końcowy, to łatwo i szybko. Okej, okay, super. Zachęcam to jakby, no, nawet jeśli będę mówił o rzeczach nie do końca zrozumiałych, to zachęcam do tego, żebyście wyciągnęli naukę z tego, że każde działanie programistyczne i związane z tworzeniem strony internetowej można zrobić łatwo i szybko, przez co popełniamy mniej błędów, ale też efekt końcowy dla użytkownika czy dla odbiorcy tej strony jest znacznie lepszy niż 1,5 miliona linii kodu, bo akurat mamy chęć pokodowania sobie trochę więcej.
Hatanel. Im mniej, tym lepiej. Będę trochę pokazywał kodowania, więc się nie przestraszcie. Pytanie, kto kojarzy język Ham? No tak. No tak, tutaj pikselki kojarzą, bo używaliśmy swego czasu. Ham jest językiem, który pozwala napisać mniej kodu HTML w sposób szybszy. Teraz pokażę wam jeden z takich przykładowych kodów. Tutaj mam otworzone źródło Joomla, ale to za chwilę. Czy widać? Nie widać. Widać? Okay. Język Ham jest jakby językiem symbolicznym, który składa się z różnych metod. Na przykład przeanalizujmy sobie po kolei. Wcięcia oznaczają jakby to, co znajdzie się w poszczególnych tagach HTML. Na przykład jeśli mamy wcięcie pod tutaj w tej linii HTML head, to znaczy, że pomiędzy otwartym i zamknięciem znaczników HTML znajdzie się jeszcze otwarty i zamknięty znacznik head. W headzie strony znajdzie się nam title i meta. Później mamy body. Ham ma taką fajną właściwość, że wszystko jakby domyślnym znacznikiem jest div. Zgodzimy się chyba, że czasy robienia stron na tabelkach minęły, miejmy nadzieję, bezpowrotnie. Miejmy nadzieję, tak. I podstawowym znacznikiem jest div. Później mamy kolumn. Ja tutaj zaczerpnąłem inspirację z takiego frameworka CSS i HTML Foundation, który jest jakby równoległy do Bootstrapa. Tu później sobie też jeszcze omówimy. No i później mamy już wszystkim, mam nadzieję, znany paragraf, który dostaje klasę bold i quote. No i prawie jak KTU mówi, pracuj mądrze. Teraz słuchajcie. Na samym początku mamy trzy wykrzykniki i piąteczkę. W specyfikacji Hamla trzy wykrzykniki definiują nam znacznik doctype. Później mamy atrybuty HTML-a, cały blok head, cały blok body. Teraz zrobiłem takie małe wyliczenia. Mamy 245 znaków i 9 linii kodu. Teraz kompilator. Jednym z takich kompilatorów jest CodeKit na Maca. Później jeszcze sobie omówimy, jakie są inne dostępne kompilatory. Przemieni, że tak powiem, ten kod do pełnoprawnego kodu HTML, który zawiera 336 znaków i 16 linii. To jest dokładnie skompilowany kod, który ja napisałem. Teraz widzicie różnicę? Jest o połowę więcej znaków i prawie o połowę więcej linii tekstu. Jak myślicie, jak to się przekłada na szybkość programowania? O połowę. Dokładnie tak. Ale zwróćcie też uwagę, że nie trzeba znać HTML-a tak naprawdę w jakimś szczególnym stopniu znajomości. Nie musimy dbać o wcięcia, nie musimy dbać o klamerki, które akurat tutaj nie występują. Po prostu piszemy. Tak? Piszemy szybko, nie zastanawiamy się nad tym, czy tutaj powinny być trzy tabulatory, czy cztery tabulatory. Jedziemy po prostu z tak zwanym koksem, tak? Dobra, a mam pytanie, bo tutaj w tym Hamlu jesteś w stanie podawać, jakie chcesz parametry do kolejnego elementu, do kolejnego diva, typu data. Tak. Dla jQuery. Tak, na przykład jeśli mamy takiego diva, który ma... No to są klasy. No to tak, mamy kilka klas, po prostu przykład... dajemy data atrybut, wartość. Aha. Tak.
Tak, dokładnie. No, tutaj powinno być co prawda podwójne, ale... Bo ID rozumiem, że haszem po prostu określasz i... Właśnie tak, ID tak, tak. Po prostu. Aha, i teraz tak, jest ważna taka różnica, że jakby standardowe atrybuty HTML-a podaję po dwukropce, na przykład ID jakieś ID. Niestandardowe podajemy po prostu jako czysty tekst. Słuchajcie, połowę szybciej. A jak to się ma do Elmeta? No do tego podobnego systemu. Z tego co patrzyłem na stronie Hamla, można troszkę na równi je postawić ze sobą. Nie zgłębiałem Elmeta. Nie wiem, jak tam obsługa z PHP. Kojarzysz może? Powiem szczerze, że nie chyba. Okej. Okay. A tu tak? Właśnie tutaj jest taki problem, że kompilacja kodu PHP może być załatwiona tylko przez dodatkowe wtyczki. I wtedy jest po prostu, to się nazywa helpery. I wtedy możemy sobie już kodować po prostu jakiś konkretny kod PHP, na przykład tutaj jestem. I on zostanie skompilowany po prostu do znaczników PHP. Echo. Tutaj jestem. Natomiast napotkaliśmy z Jankiem i z Łukaszem w swoim zespole problemy z implementacją tego rozwiązania. W związku z czym zdecydowaliśmy się używać go tylko i wyłącznie do czystego HTML-a. Do czystego... A CSS? Tak, jak najbardziej. CSS jest po prostu tutaj, w Hamlu jest dodatkowy helper CSS. Jest też helper JavaScript. Wszystko to jest interpretowane przez Hamla. Czyli jeśli mamy statyczną stronę internetową, którą wciąż czasem warto zrobić, nie zaprzęgać CMS-a do tego, no to Ham znakomicie skraca czas pracy nad taką stroną internetową. Czy są jakieś pytania odnośnie tej części HTML-owej? A mógłbyś napisać nazwę tego narzędzia? Ściągawka już jest. A jest jakiś kurs składny, to życie taki w miarę systemu? Składnia wygląda zupełnie jak składnia YAML. To tak. Z tego jest wyprowadzone, nie? Który z nich jest, one wywodzą się z pewnie... Tak, czy na czym by się przydała jakaś specyfikacja do tego jest? Jest na stronie, strona specyfikacji, czyli ham.info. Jest tu cała specyfikacja, są też opisane możliwości dodawania własnych gemów. No bo jednak tutaj dodawanie własnych funkcji wiąże się już z programowaniem w Ruby. Ale warto, naprawdę warto. Strona ham.info. A może tu zapiszę. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma. Okej. Okay. Czyli zgodzicie się ze mną, że Ham pomaga mniej kodu napisać, z czego powstaje pełnoprawny kod wynikowy. Tak jak już to powiedzieliśmy, jest to około wzrost szybkości pisania o około 50%. Teraz bardzo ważną kwestią, jeśli chodzi o stronę wynikową, jest tak zwana minifikacja. Chciałbym wam... Minifikujecie swój kod wynikowy? A to jest to samo co obfuskacja? Nie. Włączamy do zipa. Obfuskacja to tylko zaciemnienie. Okej, okay. Dobrze, że włączacie GZIP-a, to jakby temat kompresji jest też tematem na oddzielne szkolenie tak naprawdę. Chodzi o to, że minifikacja HTML-a, minifikacja JS-a, minifikacja CSS-a pomaga, usuwa zbędne znaki, które nie powodują jakby niefunkcjonalności kodu.
czyli usuwamy nowe linie, usuwamy sobie zbędne spacje, wcięcia itd. itd. Dlaczego mówię? Dlaczego o tym mówię? Ponieważ stroną, którą teraz pokażę, źródło, czyli to, co dostaje, przesyłamy do użytkownika de facto, zajmuje 73 kB. Sam kod. Pobni aplikacje zajmują 60 kB. Z doświadczenia wiem, że taka różnica w wielkości kodu wynikowego to jest około 5 punktów na plus w Google PageSpeed. Czyli jakby jak najbardziej warto. Korzystacie z Google Page Speed do sprawdzania, czy jest zoptymalizowana strona internetowa? Tak. No dobrze. Trzy. Dobrze, że sprawdzacie, dobrze, że gdzieś tam ten temat jest znany, ponieważ każdy by chciał jakby... Każdy zawsze chce być najlepszy. I widząc na przykład ocenę F w Google Page Speed, która tam na przykład ma 10 na 100 punktów, no zastanawiamy się, co by tu poprawić. I jakby często możemy dojść do wniosku, że nie za bardzo wiemy, co poprawić, no to chociaż wrzućmy tą minifikację i parę punktów zdobądźmy. Od razu ostrzegam, że zdobycie 100 punktów jest albo niemożliwe, albo prawie niemożliwe. Jest to generalnie... Nie o to chodzi, złapać kuliczki. Jest to generalnie męka. Ale ile można mieć? 99 miałeś? Tak, 99 na stronie na WordPressie to jest... Tyle nam się uda. Tak. Tyle nam się udało. Teraz słuchajcie, mamy źródło strony głównej Joomla.pl. Jak widzicie, linijek jest... O, tu mamy chyba jakiś obrazek, nie? Tu mamy jakąś wyliczankę. Kod nie jest zminifikowany ogólnie, z tego względu, że no, mamy komentarze, mamy... coś dla Google'a plus dla Facebooka. No, mówię, bez problemu można skopiować sobie rozwiązania ze strony głównej Joomla.pl. Wszystko mamy pięknie pokazane. Tak? Jak zmniejszymy sobie ten kod, on będzie jeszcze bardziej czytelny. I to właśnie zajmuje, taka strona, same też widoku, zajmuje 70 kB. Po minifikacji dostajemy jedną linijkę kodu. Ale ostrzegam, to nie jest linijka czytelna. To jest taki blok tekstu. Ale oznacza to tylko jedno. Spacje, tabulatory, entery, to jest 13 kB. To jest te 5 punktów w Google Page Speed czy w narzędziu Yahoo. Ale mniej teraz pewnie. Jak macie bardzo dużą stronę, każdy kilobajt się liczy. Każdy, jest też taka zasada, że każda 1 dziesiąta sekundy dłużej ładowania strony potencjalnie może wpłynąć na 10% mniejszą konwersję na stronę. Każda ta 1/10 sekundy jest grą, o którą warto grać i walką, którą warto toczyć. Teraz kwestia, którą chciałbym teraz z wami poruszyć, jest to, w jaki sposób jest zoptymalizowane źródło tej strony. Każdy CMS ma do tego ma taką przypadłość, której szczerze mówiąc ja nie lubię i ona jest zarówno w WordPressie, w Joomli, w Drupalu, wszędzie, we wszystkich CMS-ach, że dołączając dodatkowy plugin czy moduł, dostajemy dodatkowe pliki, które musimy włączyć do źródła strony. Pliki CSS, pliki JS. Teraz wróćmy sobie do Joomli. Mamy tak, raz, dwa,
około 10 samych plików CSS. Jeśli chodzi o JavaScript, mamy kolejnych 15. Z dołu mamy CSS-a. Tutaj mamy CSS-a zagnieżdżonego. Dwa kolejne CSS-y. I tak dalej, i tak dalej. Sam nagłówek head kończy się po 240 linijkach kodu wynikowo. Dlaczego o tym mówię? Każdy ten jeden dołączany plik albo z wewnętrznej domeny, albo z zewnętrznych, na przykład CDN-ów, tak jak mamy tutaj jQuery, jest to jedno żądanie pobrania zasobu z serwera. HTML w wersji pierwszej, czyli tej, której jeszcze używamy, specyfikacja tego HTML-a, ma to do siebie, że obsługujemy maksymalnie 4 żądania naraz. Czyli kod strony dzielimy na takie bloki zasobu, czyli dołączanych plików, 4 CSS-y, potem kolejne 4 CSS-y, kolejne 4 CSS-y i kolejne 4 CSS-y. I tworzy nam się na wodospadzie takie, na takim wykresie, w jaki sposób są ładowane te pliki. Widzimy, że są ładowane te 4 pliki, żaden inny, potem kolejne 4 pliki, żaden inny, kolejne 4 pliki, żaden inny. Przekłada się to na szybkość ładowania strony. Dlaczego? Ponieważ no, to wynika właśnie z tej specyfikacji HTML-a, że 4 żądania naraz. Teraz w jaki sposób możemy sobie z tym poradzić? Nie wiem, szczerze mówiąc, jak jest to w Joomla. Chętnie się zaraz od Was dowiem. Ja też tak, nawiasem mówiąc, jestem trochę wilkiem w owczej skórze tutaj, ponieważ zdarza mi się coś robić w Joomla, ale przede wszystkim działam w WordPressie. Ale to tak abstrahując. Ale sympatyzujesz. A tak, bardzo sympatyzuję. Dlatego założył koszulkę Joomla. Dosłownie w owczej skórze. Tworząc strony, czy w Joomla, czy w WordPressie, warto zastanowić się, w jaki sposób zmniejszyć ilość tych dołączanych plików. Jak można to zrobić w Joomla? Wiecie? Przepraszam, jakie było pytanie? Jak można, mamy tutaj na przykład 5 zewnętrznych zasobów CSS. Jak je skompilować do jednego? Albo jednym z popularniejszych rozwiązań jest plugin JCH Optimize, który robi to chyba w wersji free nawet automatem. Okej. Okay. To jedna z prostszych. Oczywiście można to zrobić manualnie, tylko pytanie po co? No nie. Pan prezent ciebie. Rozwiązań takich jest na pewno sporo. Jeśli chodzi o pluginy automatyczne, które zrobią to dla nas, oczywiście istnieje dość duże ryzyko, że zostanie połączone to, co połączone nie powinno zostać, albo zmieni się kolejny w taki sposób, że coś na czymś spędziła, to tutaj możemy korzystać z wyłączeń, czyli które pliki albo ustawienie kolejności. Za darmo można przetestować. $29 chyba kosztuje pełna wersja, która ma połączenie łącznie z CDN-em. I wtedy jakby mamy duplex, tak? Okay, teraz super. Po naszej stronie dwa, że CDN to rozsłada. No to super. Fajnie jest, że... Tam w nowych frameworkach nie chwaląc się. Albo nie tak, to fakt. Są dostępne w naszym F4 narzędzia, które umożliwiają realizację takich zadań w prosty sposób. Super. Dlaczego jest to takie ważne? Bardzo mocno przyspiesza to ogólnie stronę. Mityczny czas ładowania pierwszego ekranu w pełni, wynoszący sekundę czy nawet mniej. W ten sposób no, ciężko będzie to już uzyskać. Musimy się pozbyć znacznej większości kodu ładowanych zasobów. Też zwróćcie uwagę na coś takiego, że na przykład tak jak tutaj mamy Joomla. Patrzę na tego CDO tutaj. Jak wiecie, jak Google zawsze działa, ale zdarza mu się, że
No coś tam może być nie tak. Teraz, jaka, co się stanie w momencie, kiedy ten plik nie będzie dostępny? Albo no, będzie przeglądarka czekała bardzo długo na czas odpowiedzi od serwera. Połowa rzeczy na stronie nie będzie działać. Tak. Połowa rzeczy nie będzie działać, to jest jedna rzecz, prawie najważniejsza, ale najważniejsze jest to, że dopóki nie otrzymamy jakiegokolwiek nagłówka zwrotnego z serwera, ładowanie strony zatrzyma się. Czyli na przykład po 15 sekundach Google się obudzi, że może tam chociaż 404 wyślijmy do przeglądarki, no to przez te 14 sekund nasz potencjalny klient zdąży obejrzeć 3 kolejne strony i kontrakt nam przeleci przez palce. Dlatego właśnie jest ważne, żeby tych plików było jak najmniej. One niekoniecznie muszą być jak najmniejsze, no ale umówmy się, że megabajtowy CSS to niekoniecznie jest to, co lubimy najbardziej. Ale z reguły to będzie znacznie mniej, szczególnie jeszcze po minifikacji. Teraz przejdźmy do CSS-a. Tak zdecydowałem się najpierw wam opowiedzieć o CSS-ie, bo nie wiem, czy w waszym przekonaniu pisanie CSS-a, że tak powiem, od zera jest czynnością łatwą, przyjemną, czy może jednak trochę upierdliwą, trochę sprawiającą problemów? Raczej pracochłonną. Okej. Lepiej z jakiejś procesami. Okej. Denerwujące. Jaką? Denerwujące. Okej. Czyli wasze zdanie pokrywa się z moim zdaniem. Chciałbym wam opowiedzieć o SAS-ie. Nie jest to na pewno jeden preprocesor. Jest jeszcze chyba LES? Tak. LES. Dobra. Może tak szybkie badanie. Kto korzysta z SAS-a? A kto korzysta z LES-a? Okej. Okay. 50-50. Będzie później dyskusja, co jest lepsze pewnie. Generalnie dla tych, którzy nie korzystają ani z SAS-a, ani z LES-a. Od SAS-a do LES-a, tak. SAS jest takim naszprycowanym CSS-em, który dodaje to, czego nie ma w CSS-ie, a to bardzo by się przydało. Teraz pokażę wam przykładowy, chciałbym wam z wami omówić przykładowy kod SAS-a, który napisałem na potrzeby tej prelekcji. Pierwszą rzeczą, która jest w SAS-ie, a nie ma w zwykłym CSS-ie, są zmienne. Teraz taki przykład. Wykorzystujemy szerokość strony wynoszącą 960 pikseli w kilkunastu miejscach, bo zagnieżdżamy kontenery, bo jednak jakiś modalek na stronie by się przydał, komunikat o ciasteczkach itd. itd. Teraz dochodzicie do wniosku, że jednak nie 960 pikseli, tylko na przykład 1400 pikseli. I co robicie w takiej sytuacji? Ctrl F, Ctrl H, zmieniamy, potem jeszcze trzeba przejrzeć, czy wszystkie 960 pikseli zostało zamienionych na 1400 pikseli. Potem wynajdujemy jeszcze dwa wystąpienia. Musimy się zastanowić, czy to jest to 960 pikseli, które byśmy chcieli zmienić, czy jakieś takie losowe, no bo nie wiem. Linia odcięcia ma mieć 960 pikseli zawsze, niezależnie od szerokości strony. Tu nam przychodzi z pomocą właśnie zmienna w SAS-ie, gdzie definiujemy sobie. I później zmiana takiego szerokości strony ogólna, że tak powiem, no to jest po prostu edycja jednej linii. Oszczędzamy dużą ilość pracy. Możemy sobie definiować paddingi od razu, możemy definiować sobie liczbę kolumn, możemy definiować sobie kolory. Możemy sobie definiować tak naprawdę wszystko, co będzie się powtarzać przynajmniej w kilku miejscach. Na przykład taki blok jak
Jedna wartość, wielkość i rodzaj czcionki w nagłówku, tak? To możemy sobie zdefiniować zmienną nagłówek. To będzie na przykład Helvetica. Helvetica 48 punktów. To jeszcze w foncie może być font Varian Italic. I 700, czyli font weight 700. Teraz zamiast pisać za każdym razem taką linijkę, na przykład tutaj, font, skorzystajmy sobie ze zmiennej i wszędzie piszmy font na głowę. Wtedy ta wartość zostanie wklejona przez kompilator w to miejsce. Teraz załóżmy, klient chce jednak od nas zmiany, że nie 48 punktów, tylko wszystkie H1 mają się zmienić na 36 punktów. Ja tak nie chcę, że H1. Słucham? Klient tak nie chce, że H1. Klient to tak chce, że musimy połowę kodu przepisać, żeby mu zmienić. Nie no, jasne, tylko jakby nawet jeśli będzie chciał, żeby przepisać tą połowę kodu, to jeżeli mamy ten kod zoptymalizowany, to raz sobie edytujemy, tak? I jakby to było. Kolejną funkcją, która jest w SAS-ie, w lesie też na pewno jest, są po prostu funkcje. Funkcje, do funkcji podajemy argumenty i co z nimi robimy. Tutaj napisałem sobie funkcję, która robi nam taki standardowy, że tak powiem, tak zwanego grida 12-kolumnowego. On jest wykorzystywany praktycznie teraz wszędzie, w Bootstrapie, w Foundation, w każdym frameworku HTML-owym. Gdzieś się już teraz przyjęło, że jednak strony na gridzie są ładniejsze, lepsze i w ogóle. I teraz tak, słuchajcie, mamy każda kolumna ma jakiś odstęp pomiędzy drugą kolumną. I chcemy sobie zdefiniować, że będziemy sobie używać takiej kolumny. Na przykład w jednym wierszu będzie podział 3 kolumny na sidebar, 9 na content. No i teraz tak naprawdę, czy chcielibyście wyliczać wartości dla każdej kolumny z uwzględnieniem paddingów jeszcze, żeby wam nie przeskakiwały kolejne kolumny do niższego wiersza. Czyli tylko żeby strona wam się nie rozjeżdżała. No napiszmy sobie taką funkcję, która wylicza, jaką szerokość w pikselach ma 1 do 12 kolumn. I później zdefiniujmy sobie klasy C1, C2 to C12, które mają określone szerokości. Teraz efekt tego jest taki, że dostaniemy szerokość w pikselach, na przykład 60 pikseli, tak? Druga będzie na przykład 140 pikseli i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Fajnie jest mieć stronę prawie responsywną, gdzie nie będziemy mieli wartości szerokości elementów podawanych w pikselach, tylko w procentach. No to rozwiązaniem jest po prostu podzielenie tego wszystkiego przez szerokość strony razy 100%. Taka funkcja zamiast zwracać nam piksele, zacznie nam zwracać procenty. Wtedy mamy własnego grida, własnoręcznie zrobionego. Możemy być dumni, możemy zacząć pracować tak frameworkiem HTML i CSS. Kolejną rzeczą są tak zwane mixiny. Mixiny to są zbiór atrybutów CSS, czy zbiór klas CSS, które mogą się powtarzać w kilku miejscach. Teraz załóżmy, że dokładnie na tym przykładzie, że element H1 na przykład ma mieć promień 5 pikseli. Ramka. No to
Za każdym razem, żeby to jeszcze było interoperacyjne, musimy sobie wystukać dokładnie ten kod, 5 pikseli. Mozilla inaczej to interpretuje, kolejne 5 pikseli. Microsoft to on wszystko interpretuje inaczej, 5 pikseli. No i nowoczesne przeglądarki, po prostu border radius 5 pikseli. Teraz chcielibyśmy, żeby H2 miała 4 piksele. No to tak. Zrobimy sobie Ctrl-C, Ctrl-V, tutaj sobie zmieniamy na 4 piksele. No i do haszu. Załóżmy, że mamy stronę, gdzie jest 40 różnych ramek. 40 razy musimy sobie kopiować taki kod i po prostu go wywoływać. Miksyny są po to, żebyśmy sobie zrobili coś takiego. Inkludujemy sobie, czyli jakby dołączamy definicję border radiusa i podajemy w parametrze, że to ma być 5 pikseli. Czy wygląda to dla Was przyjaźniej? Teraz 40 kolejnych kolejne 6 nagłówków, tak? To jest, zmieniamy H2 na 4 piksele. Kolejne tam jakieś elementy możemy sobie dowolnie wykorzystywać. Takich zestawów jest bardzo wiele, ponieważ możemy sobie zrobić własnego mixina, jeśli chodzi na przykład o tło, podawać własne argumenty, na przykład źródło, powtarzanie. Co jeszcze można w tle? Rozmiar, centruj pionowo, centruj poziomo. Możemy sobie to rozwinąć na następującą rzecz. Background URL to jest background URL źródło. Background repeat, repeat X i repeat Y. Background size, cover. Background, nie pamiętam, szczerze mówiąc, nie pamiętam jak się nazywa tak dokładnie metoda, więc tu sobie wpiszę dwa razy center. I wywołujemy, zamiast zastanawiać się i pisać każdą klasę do backgroundu, możemy sobie po prostu wywoływać takiego mixinka w poszczególnych, tam gdzie tego potrzebujemy. Teraz znowu, jeśli dochodzimy do wniosku, że wszystkie zdjęcia są tak zrobione, że chcemy jednak, żeby one zaczynały się od lewego górnego rogu jako tło, no to możemy sobie to zrobić w jednej linii, tak? Top, left, a nie w 40 różnych. Ale rzeczą, która najbardziej mi się podoba w CSS, w SAS-ie, jest to, że jest zagęszczanie. Czy macie czasem dylematy, czy użyć, mamy na przykład body, div, czy użyć takiego wariantu, czy użyć wariantu z tyldą, czy użyć czegoś takiego. Zda się różnicę w ogóle po między tymi selektorami czy sposobami? Pierwszy jest od tego, że to jest bezpośrednio po body div. Ostatni jest od tego, że nie ma znaczenia, czy jest bezpośrednio po body, może być głębiej zagnieżdżony. Tylko nie znam. Powiem Wam szczerze, że ja też nie wiem, co to oznacza. Ale to, co mnie interesuje najbardziej... Sąsiednie. Słucham? Sąsiednie. A, w sensie, tak, równolegle. Bracia, okej, okay. Może wiedzieć. Super, przyda się.
No. Ale to, co najbardziej mnie interesuje, to to, że ja nie chcę się zastanawiać nad tym. Ja chcę napisać jeden kod i chcę mieć odsterowany dokładnie ten element, o którym myślę. I korzyścią z korzystania z SAS-a czy LAS-a jest to, że mamy zagwieżdżanie. Czyli najpierw możemy sobie odsterować H1. Niech to będzie kolor red. W zwykłym CSS-ie, żeby ostylować sobie teraz link, który jest w H1, co byśmy zrobili? Albo się nie przejmowali, albo musieli pisać taką definicję. Border, bottom, solid, green. A co jeśli wewnątrz nagłówka jest link, a wewnątrz linka jest span. H1, A, span. Tak. Coś tam sobie kodujemy dalej. Łatwiej będzie napisać to w taki sposób. Kolorem H1 to jest taka zmienna, którą już wcześniej sobie zdefiniowaliśmy, czyli red. Potem mamy element A. Zauważcie, że tutaj sobie inkluduję, że element A ma mieć border radius. Więc zamiast tylu linii kodu mamy 4 linijki mniej. Mamy zapewnioną jednolitość tego, co nam się dzieje w kodzie CSS. Teraz załóżmy, że mamy przykład linka na główku. Chcemy zrobić linka, który będzie znajdował się w nagłówku i będzie miał klasę wyróżni. I chcemy, żeby taki link miał kolor różowy. No to co robimy? Ctrl-C, Ctrl-V z powrotem. Znowu powiększa nam się ilość linii kodu. Ale możemy skorzystać sobie z dziedziczenia, czyli bierzemy jakby definicję tego elementu i po tej definicji dajemy mu kolor pink. Czy jest to przyjemniejsze, jak myślicie, jest to przyjemniejsze, zdatniejsze, łatwiejsze do strawienia, szybsze? Kto z was nie lubi pisać na klawiaturze? Nie, no to co wiesz. Nie ten target. Tak. Słuchajcie. Przepraszam, do ciebie jedno słowo, a co będzie, jak Asia nie będzie mogła zrobić prelekcji, bo zagadasz jej prelekcję? A już tak? To... A czysto teoretycznie pytam. Przepraszam bardzo, ale naprawdę, że się strasznie rozwleka czas. Dobra, okej. Okay. Słuchajcie. Miała być optymalizacja, ej. Dobra. Słuchajcie, pokażę wam... Ale kodujesz fajnie. Dzięki. Zobaczmy teraz, mamy taki kod w SAS-ie i zobaczmy, co się stanie po jego kompilacji. W CodeKidzie zachęcam was też do jednej rzeczy. Wszelkie tego typu kompilatory pomagają nam od razu kompresować kod, czyli minifikować. Nie musicie edytować minifikowanego pliku albo minifikować go raz na jakiś czas, tylko po prostu w źródle strony dołączacie odwołanie do zminifikowanego pliku, ustawiacie sobie jakby cel, gdzie on ma być skompresowany, pracujecie na pliku źródłowym, do strony dołączacie wynikowy. Jest to znacznie przyjemniejsze do użycia. Sobie skompilujmy, zobaczmy sobie szybko, jak wygląda taki plik. Tak jak na początku mówiliśmy o kolumnach, mamy wyliczone wielkości kolumn. Później mamy definicję dwóch elementów H1. H1 i H1A mają być w kolorze czerwonym. H1A i H1A wyróżni mają mieć
tak wspólny zestaw własności. Na sam koniec zmieniamy w różnik kolorystyczny elementu A. Podoba wam się to? Tak. Nie mam pytania. Kto pisze z was CSS-a i przyjdzie do domu i zobaczy, w jaki sposób nauczyć się jak najszybciej SASa? Czy les? Ok. Tam ona to działa, tylko na tydzień nawet działa. Nie mam od razu skonstruowane w ten sposób, żeby używać nadpisywania do komponentów. To moje pytanie. To znaczy rozumiem, mniej więcej rozumiem odpowiedź. To mi chyba wystarczy. Czy to, co się wczytuje, to mojego problemu skompilowano w całość. Tak? To, co się wczytuje, trzeba bardzo. Jeżeli mówimy o niepopsutym szablonie, to tak. A takich jest procentowo. No. Jak z każdymi szablonami. No tak, no, żeśmy zauważyli, że każdy gdzieś tam kombinuje, tworzy własny plik jakiś CSS-owy, żeby coś pozmieniać, a w naszych szablonach sprawa jest prosta. Jest custom less, wystarczy stworzyć taki plik i wszystko, co nam się nie podoba, co chcemy zmienić, w ten sposób... Tworzyć ten plik pusty, który będzie jasny. No ale no, też takie gdzieś tam są... instrukcje. A dla mniej zaawansowanych użytkowników w zupełności wystarczająca jest konfiguracja w zapleczu z tego plika z tonizera. Już jest zminifikowany kod na Joomla.pl. Super. No dobrze, teraz droga Justyna, ile zostało czasu? Minus 5 minut, dobra. Słuchajcie, tak na szybko, jeśli chodzi o edytory, jeśli chcecie tworzyć swój kod, to ile z was korzysta ze zwykłego notatnika? To zwykły to znaczy jak? Nie. Z Windowsa? Tak. Dobra. Ile z was korzysta z Notepad++? Okej. Ile z was korzysta z na przykład PHP Storma albo z NetBeansa? Okej. Okay. Ile z was korzysta z wizuala Microsoftowego z dołączonymi wtyczkami do obsługi HTML-a? Dobra. A ile z Lidla? Nie ma samobójców na szczęście. Ile z was edytuje kod w edytorze źródła, na przykład w Joomla? No, raczej stale. Dobra, też nie ma samobójców. Ile z was korzysta z Sublim? Brawo. Słuchajcie, dlaczego mówię o tym? Na przykład PHP Storm i NetBeans są zrobione na Javie. I na moim Windowsowym komputerze zawsze odbywała się walka, kto zje więcej RAM? Czy Chrome, czy środowisko IDE? I w którymś momencie przeszedłem do najprostszego teoretycznie Sublim. Słuchajcie, zachęcam was. Ja nic tutaj nie zrobiłam.
Dobra. Zachęcam was do tego, żebyście sprawdzili, czy edytor, który wykorzystujecie, każe od was na przykład skopiowanie tej linijki przez Ctrl-C, Ctrl-V, czy na wciśnięcie jakiegoś skrótu klawiszowego. Zachęcam was do tego, żebyście sprawdzili, czy wpisując definicję diva, Mi Sublime rozbija diva do czegoś takiego. Div. I tu mi ustawia kursor. Takie małe skróciki zawsze pomagają. To jest element Sublime. Małe. Jego wrzucisz też do Motopada tak samo. No, zgadza się. Tak, ale potrzebuje do tego drugi. No, ale to ma. Tak rozbudować to tobie jest potrzebne, nie? Przypakowane. Skrojone na ciebie. Skrojone na mnie, ale też warto by było to robić szybko. No tak, ale jak wrzucisz plugin do Tupata, to on działa szybko. Zostawiasz tak jak tu skrótkę metodową, no to chyba to tam będzie. Każdy trzeba dopasować do siebie. Tak. No, jeden potrzebuje i obrabiać JavaScript, drugi to kapa, trzeci jeszcze coś innego. No i ja mam taki jeden edytor, którego jestem w stanie na czystej instalacji skonfigurować w minutę. Kiedyś jak używałem NetBeansa czy PHP Storma, skonfigurowanie środowiska na czystym komputerze trwało co najmniej 3 godziny. Takie małe szczegóły sprawiają, że przyjemnie nam się programuje. Kończąc. Zachęcam was do zapoznania się z frameworkami HTML-owymi, czy Bootstrapem, czy Foundation, czy frameworkami CSS, czy frameworkami, jeśli chodzi o PHP, bo to wszystko jest po to, żebyśmy szybciej kodowali. A szybsze kodowanie daje nam szybszy zarobek pieniędzy. W dalszej kolejności możecie zacząć tworzyć swoje własne frameworki i uwierzcie mi, często opłaca się to zrobić. Oczywiście jest to skierowane do trochę bardziej zaawansowanych użytkowników. To jest pod trudną informą. Andrzej, opłaca się? Ale jest to inwestycja. Powiedz. Opłaciłeś się, Andrzej. No tak, ale to mówimy o trochę innym poziomie. Tak? Nasze frameworki nie służą do programowania, tylko do konfiguracji szablonu. To jest zupełnie inna zabawa. Ale się opłaca, tak, zdecydowanie. Mamy całą masę ludzi, klientów, którzy są wyłącznie poprzez przeklikiwanie zmieniają cały szablon i zamykają w ten sposób zlecenie. Kończąc cytatem z Diablo 2, pytaj i ucz się. Dziękuję wam za wysłuchanie swojej prelekcji. Czy są jakieś pytania? Miłosz mówił coś o przy CSS-ach, tak? Że to teoretycznie znaczniki, tak? Tytułów powinny być wszędzie uporządkowane. Ja jako copywriter wchodzę na stronę agencji reklamowych, twórców stron internetowych, patrzę, podglądam, jak mają zrobiony kod i nagłówki, to po prostu włosy wyrwam przez głowy z zbiornym efektem. Dlatego tak po prostu jeszcze nie widziałem dobrze postawionej strony, tak? Albo jest tak rzadkie, że... I tak samo zaplecza się później w CSS-ie, w CMS-ie tak samo się pracuje na takiej stronie, tak? Bo są cudawianki po zasilaniu. Także czysty kod pomaga też później innym osobom pracować nad tą samą stroną. Bo to nie jest tak, że my jesteśmy przeciwnymi stronami, gramy do tej samej bramki, tak? Ja nie wyciągnę tekstem złej struktury, dobra struktura skopana przez zły tekst, źle sformatowane też nie pójdzie. No tak. Dobra, słuchajcie, zapraszam po całej konferencji do dyskusji ze mną. Będziecie mieli jakieś pytania, dam wizytówki, kontaktujcie się, chętnie pomogę. Dzięki.